Witam w kolejnym odcinku Nowości w Bibliotece. W najnowszej ofercie nie zabraknie publikacji nagrodzonych lub nominowanych w konkursach literackich, tytułów wybranych na podstawie zgłoszeń od czytelników, no i oczywiście nie zapominamy o literaturze naukowej. Zacznijmy od soczystej porcji najnowszych kryminałów. Operacja Mir to kontynuacja bestsellerowego projektu RIZE autorstwa Remigiusza Mroza, czyli połączenie fantastyki i sensacji z kryminałem, zawiła akcja i ciekawie przedstawione dalsze losy Parkera oraz Nataszy. Kolejna propozycja to Ptasznik Marka Stellara, czyli pierwsza część nowej serii kryminalnej, wciągająca historia o człowieku, byłym więźniu, który po pewnych wydarzeniach postanawia zmienić swoją tożsamość ale niestety od przeszłości nie uda mu się do końca uciec. Oprócz tego, oczywiście, najnowszy tytuł od Katarzyny Bondy, Krew w piach, czy równie intrygujący Nielat, Piotra Kościelnego. Teraz skupmy się na biografiach. Na początek coś dla fanów kina. Franciszek Pieczka, Portret Intymny Katarzyny Stoparczyk, to biografia zmarłego w 2022 roku. Wybitnego aktora teatralnego i filmowego Franciszka Pieczki, znanego przede wszystkim jako Jancio Wodnik czy pancerniak Gustlik z kultowego serialu Cztery Pancerni i Pies. A jeżeli o psach mowa, to kolejną nowością jest książka pod tytułem Topr, o psie, który został ratownikiem, propozycja biograficzna dla dzieci i nie tylko. Opowiadająca o prawdziwych losach czworonożnych ratowników górskich, książka inspirująca i pełna empatii. Kolejna nowość, która zbiera wiele pozytywnych recenzji, to po drugiej stronie, czyli autobiografia celebrytki Julie Fox. Jeśli interesują Was blaski i cienie show biznesu oraz szczere wyznania gwiazdy, to serdecznie polecam. Na koniec coś dla fanów szybkich samochodów. Biografia słynnego kierowcy rajdowego Enzo Ferrari, czyli opowieść o włoskiej motoryzacji w pigułce. Dla zainteresowanych tematem polecam również film z 2023 roku z Adamem Driverem w roli głównej. A teraz coś z innej beczki. Nie zostawaj influencerem Janka Strojnego. to pewnego rodzaju reportaż ku przestrodze. Pokazujący, jak niszczycielski wpływ na każdego może mieć internet oraz media społecznościowe, i że kariera w sieci to niekoniecznie coś, o czym powinno się marzyć. Pozostając w temacie społeczno-psychologicznym, kolejna ciekawa propozycja to W głowie się nie mieści o dorosłości z ADHD. Temat na czasie, o którym na szczęście coraz więcej się mówi, czyli zaburzenie ADHD. Które niesłusznie jest przypisywane tylko dzieciom, a już na pewno nie dorosłym kobietom, które są diagnozowane albo nieprawidłowo, albo bardzo późno. Polecam przeczytać, żeby poszerzyć swoją wiedzę i przełamać stereotypowe myślenie. Nie mogło zabraknąć opcji dla osób starszych i niedowidzących. W naszej bibliotece czeka na Państwa specjalna seria Wielkie Litery, charakteryzująca się większą czcionką. I bardziej przejrzystym układem ułatwiającym delektowanie się lekturą. Oczywiście znajdzie się też coś dla fanów Terego Pratcheta. Pociągnięcie pióra Zagubione Opowieści, to zebrane w jednym tomie opowiadania z pierwszych lat pisarskiej aktywności pisarza. Żadne z nich nie jest połączone z głośnym światem dysku, ale nie oznacza to, że tom jest mniej fantastyczny. Na koniec najnowsze dzieło Wojciecha Bonowicza, autora nominowanego do Nagrody Literackiej NIKE, czyli Dziennik Pocieszenia pozytywna lektura przekonująca nas, że nawet w najtrudniejszych chwilach jest szansa na lepsze jutro. A dla najmłodszych czytelników coś specjalnego nowe wydania znanych bajek i baśni w ciekawej, trójwymiarowej formie. Wszystkie zakupione publikacje można wypożyczyć odwiedzając siedzibę biblioteki lub przez złożenie zamówienia online z odbiorem w książkomacie. Zachęcam również do skorzystania z bogatej oferty Bibliomatu. To już wszystko na dziś. Do zobaczenia i miłej lektury.